Czy wiecie Państwo, jaki jest największy, a zarazem najdłużej budowany muzeum w Polsce? A wiecie, jaki jest jego najcenniejszy skarb? Nawet jeśli to wiecie, to na pewno nie zgadlibyście, który z obrazów tego muzeum jego dyrektor chętnie zawiesiłby na ścianie swojego domu. O tym m.in. dzisiaj usłyszycie w podcaście IKAS w IKAS-u. W podcaście będzie także mowa o pewnej awanturze w kościele w Gromniku. Serdecznie zapraszam, Marek Strzemecki. Dzisiejsza inflacja, a co za tym idzie wzrost cen, to naprawdę nic w porównaniu do tego, co działo się około 90 lat temu. Naprawdę Polacy zbiednieli w wyniku tak zwanego kryzysu światowego, dwa i trzykrotnie, a mimo to, jak trzeba było, całkiem dobrowolnie wykazywali się ogromną ofiarnością. Tak się stało w 1933 i 1934 roku. Ruszyła wówczas ogromna ogólnopolska, ba, objęła Polaków na emigracji, zbiórka pieniędzy na budowę nowoczesnego gmachu Muzeum Narodowego w Krakowie. Na pierwszej linii propagandowego frontu stanął oczywiście ilustrowany Kurier Codzienny. O budowie gazeta informowała bywało co tydzień i zachęcała do zbiórki. Cały kraj interesuje się sprawą budowy Muzeum Narodowego w Krakowie, pisano w artykule na całą kolumnę albo na całą stronę, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli. Czytelnicy coraz dostawali solidną porcję zdjęć z budowy, a to robotnika na tle rusztowania lub inżyniera trzymającego plany albo pracowników wykonujących zbrojenia. I oczywiście oprócz tych bezimiennych pojawiali się imienni szefowie od projektu: Edward Chrysler, Czesław Boratyński. Wśród tuzów i członków komitetu budowy na fotografiach czytelnicy i kasa mogli wypatrzeć samego jego szefa, właściciela gazety, Mariana Dąbrowskiego. Miał prawo się pokazywać. Na budowę wpłacił, uwaga, 100 tysięcy złotych. Za taką forsę można było kupić wówczas 25 Fiatów 500. Dobry zarobek wynosił około 200 zł. Lista darczyńców liczy tysiące nazwisk. Szczególny był dzień 1 czerwca 1934 roku. Następnego dnia czytelnicy i kasa mogli obejrzeć fotografie, na których m.in. prezydent państwa Ignacy Mościcki podpisuje akt erekcyjny pod budowę Muzeum Narodowego w Krakowie, a na drugim zdjęciu trzyma w ręku kielnię. O tej kielni będzie jeszcze dzisiaj mowa. I muzeum powstało. W 1989 roku budowę zakończono po wielu, wielu latach. No i budynek stoi. Miał wielu dyrektorów, którzy rozbudowywali i to miejsce, i zbiory. A teraz dyrektorem, który co będzie budował, zaraz powiemy, jest profesor Andrzej Szczerski, historyk sztuki, historyk, członek wielu, wielu gremiów na świecie związanych ze sztuką i muzealnictwem. Dzień dobry, panie profesorze, dzień dobry, panie dyrektorze. Kłaniam się państwu, dzień dobry. Ta mobilizacja narodu w latach 30. zupełnie była nieporównywalna z czymkolwiek innym. Myślę, że dzisiaj naście tysięcy ludzi, bo tyle dało datki na muzeum, byłoby chyba niemożliwe. To był wyjątkowy czas w Polsce. To poczucie odpowiedzialności za przestrzeń wspólną, za rozwój kultury narodowej było czymś wyjątkowym. To była z pewnością jeszcze i dziedzictwo czasów zaborów, tego przekonania, że tylko wspólnie możemy odzyskać niepodległość, ale potem jej zagospodarowania, które opierało się w dużej mierze takie poczucie solidarności po prostu, która była wtedy czymś bardzo ważnym, uczono jej w szkole, ten etos służenia sprawie publicznej. I to prawda, że te czasy były pod tym względem wyjątkowe. Można wręcz powiedzieć, że te instytucje, tak jak Muzeum Narodowe w Krakowie, miały charakter zarówno państwowy,
bo państwo na nie ułożyło, ale były też poczuciem wspólnego obowiązku, czymś w rodzaju takich instytucji obywatelskich, na które obywatele sami się składali finansowo, ale też emocjonalnie, ideowo. I te czasy są wyjątkowe i myślę, że muzeum jest też pomnikiem takiego właśnie obywatelskiego myślenia o wspólnej przestrzeni kulturowej, publicznej, którą razem tworzymy. Jest mnóstwo zdjęć z inauguracji muzeum, a właściwie też z samego momentu kładzenia kamienia węgielnego. Prezydent Mościcki, wiele innych ludzi. No, widać na ich twarzach nawet, że coś dzieje się niesamowitego. Jest tam też na jednym ze zdjęć jest Kielnia. Podobno ona jest jeszcze w muzeum, czy to prawda? Tak, tak, w archiwum naszym mamy takie zabytki związane z powstaniem gmachu, dokumentację fotograficzną, dokumenty też pisane z podpisami, między innymi właśnie prezydenta Mościckiego, prezydenta Krakowa, Kaplickiego z tego czasu, no i oczywiście ta kielnia, która była srebrna, wykonana specjalnie na potrzeby tej uroczystości. To są bardzo wzruszające zabytki, bo nie dysponowano wtedy przesadnymi zasobami, a jednak starano się nadać każdej takiej uroczystości wyjątkowy charakter, zdając sobie sprawę, że się buduje po prostu historyczne inwestycje. Kielnię można oglądać, czy jest w pana gabinecie, żeby je znowu użyć? Kielnia jest w archiwum naszego muzeum, pokazujemy ją przy wyjątkowych okazjach. Powiedzmy w pigułce, co to jest dzisiaj Muzeum Narodowe w Krakowie? To jest największe muzeum w Polsce, z największą ilością zbiorów, z największą ilością oddziałów, z też największymi planami inwestycyjnymi, jeśli chodzi o rozbudowę swojej siedziby. Myślę też, że Muzeum Narodowe w Krakowie wyróżnia się pewnym takim kompletnym obrazem dziejów sztuki, które może przekazać, bo w naszych zbiorach mamy i zabytki czasów wręcz prehistorycznych, nie jest ich wiele, ale są, potem przez epokę starożytną, po współczesność. I w naszych zbiorach jest też to wyjątkowe, najważniejsze w Polsce dzieło, czyli Leonardo da Vinci, Dama z Glonostajem. Podobno jedyny obraz w Polsce. Niektórzy tak uważają, może to jest przesada, natomiast bez wątpienia jest to najbardziej znane dzieło sztuki ze zbiorów polskich i które jest częścią tej światowej już kolekcji dzieł sztuki, które każdy, kto interesuje się sztuką, zna. Gdybym miał sobie powiesić coś prywatnie w domu z dzieł, którymi pan teraz dysponuje, mogę powiedzieć, byłaby to Boznańska, a pan sobie wziął z kolekcji do swojego domu. Boznańska, ta dziewczyna z chryzantemami, piękny, zupełnie nieprawdopodobny obraz. Tak, on otwiera Galerię Sztuki Polskiej XX-XXI wieku. Rzeczywiście jest fenomenalny. Ja bym wybrał Wyspiańskiego, któryś z portretów, ewentualnie pejzaży z widokiem na Kopiec Kościuszki. Myślę, że to są rzeczy wyjątkowe. Na szczęście one są w Muzeum Narodowym w Krakowie. Nikt ich tam do nie zabiera i są dla nas wszystkich dostępne w naszych oddziałach. Ta kielnia, o której mówiliśmy, którą prezydent Mościcki używał, może nie będzie użyta chyba symbolicznie, ale zdaje się, szykuje się coś z budową związanego. Tak, szykuje się zasadnicza zmiana w funkcjonowaniu muzeum, mianowicie przystępujemy do przebudowy dawnego hotelu Krakowia. Budynku znajduje się naprzeciw gmachu głównego Muzeum Narodowego w Krakowie, a więc wracamy do pomysłów, znakomitego pomysłu z przełomu XIX-XX wieku, budowy w tym miejscu takiego monumentalnego placu flankowanego budynkami związanymi z funkcjami instytucji kultury. Dawny hotel, który jest bezużyteczny, nie spełnia żadnych norm obecnie stosowanych w tego typu budynkach, musi mieć całkowicie nową funkcję. I tą funkcją będzie nowy oddział Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Architektury i Designu. Budynek został zakupiony dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy wsparciu premiera Piotra Glińskiego jeszcze w 2016 roku. Prace przygotowawcze trwały przez tyle lat. To jest bardzo skomplikowana inwestycja, bo budynek jest wpisany do rejestru zabytków. Jest też skomplikowany technicznie. Konsultowaliśmy się z jego autorem, panem profesorem Witoldem Cęckiewiczem. I teraz możemy ogłosić konkurs, który zmieni funkcję tego budynku. On zostanie przebudowany i będzie to faktycznie nowe otwarcie w historii muzeum. Niektórzy martwią się już w Krakowie, że zniknie tak słynna, no właśnie już zabytkowa fasada. Zniknie, panie profesorze, no ale chyba wszystko wewnątrz trzeba będzie wyburzyć, bo tam przecież są małe pokoiki.
to od początku było jasne, że w chwili, kiedy hotel przestał pełnić funkcję, do których został zbudowany, no, trzeba będzie go całkowicie zmienić, skoro nie może być już hotelem. Z zewnątrz budynek nie ulegnie zmianie, znaczy, widok będzie taki, jaki znamy dzisiaj, z tym, że wrócimy do jego pierwotnego wyglądu z lat 60. Dzisiaj to trudno sobie wyobrazić, że to był kiedyś najpiękniejszy budynek modernistyczny w Krakowie, jest bardzo zniszczony. Więc będziemy musieli wymienić wszystkie jego elementy zewnętrzne, chociażby przepiękne aluminium, które było srebrne i odbija się w świetle zachodzącego słońca, ponownie wróci do swojej pierwotnej klasy. Warto też pamiętać, że zostały przebudowane podziały okienne, a to w budynku, gdzie są głównie okna, w fasadzie jest bardzo ważne, więc musimy wrócić do lat 60. do tych pierwotnych projektów. Będziemy też odtwarzali taki świetny dach nad parterem, który dzisiaj w ogóle nie funkcjonuje, był jednym z bardziej takich spektakularnych elementów tego hotelu. A więc o ile z zewnątrz budynek tak naprawdę wróci do swojej pierwotnej formy i odzyska blask, wewnątrz będzie całkowicie zmieniony. To jest zadanie architektów. Czekamy na to, jak wprowadzą tam przestrzenie do pracy muzealnej, ekspozycyjne, konserwatorskie, przestrzenie edukacyjne. Wielu też zastanawia się, czy za tak duże pieniądze będzie co tam pokazywać. Oczywiście, że tak. Jak wspomniałem, nasze muzeum ma największą kolekcję w Polsce. To jest ponad 1 000 000 obiektów. Mamy zabytki związane z polskim designem i architekturą XX-XXI wieku. Zresztą one są stopniowo rozbudowywane, ta część kolekcji. My już ją pokazujemy w kamienicy Szołajskich w centrum miasta od 2 lat, żeby pochwalić się tym, co posiadamy. A to są dziedziny kultury polskiej, które w muzealnictwie nie są dobrze reprezentowane. Mamy wielkie osiągnięcia w tych dziedzinach. Być może nawet większe niż w sztukach pięknych, w malarstwie czy rzeźbie. Taka konkurencja oczywiście jest bez sensu, ale gdybyśmy chcieli zwrócić uwagę chociażby względem ilości nagród, no to tacy artyści jak twórcy warsztatów krakowskich, którzy w Paryżu w 1925 roku zdobyli największą ilość nagród w skali światowej, pokazując właśnie polski design i architekturę na pięknej wystawie pierwszej po wojnie światowej, takiej globalnej sztuki nowoczesnej, no to świadczy właśnie o tym, jak wiele mamy do powiedzenia w tych dziedzinach, a to, że ich nie ma w muzealnictwie, jest pewną istotnym brakiem w tej przestrzeni kulturowej w Polsce. Chcemy to jak najbardziej uzupełnić, a więc nie tylko, że mamy co pokazać, ale też myślę, że dodamy odpowiedniego blasku, renomy, znaczenia tym obu dziedzinom, które moim zdaniem są bardzo ważne. Będzie miejsce też chyba, tak mi się wydaje, na współczesność, na teraźniejszość, na to, co teraz powstaje. Tam jest na to miejsce, prawda? To jest druga część koncepcji. Z jednej strony wystawy muzealne, zresztą skupione głównie na wieku XX i XXI, który też już ma swoją historię, to nie jest, no my 20 parę lat nowego stulecia, to już jest dla historyka perspektywa, o której można opowiadać muzeum. Natomiast mamy olbrzymi też potencjał w tym budynku i chcemy go zagospodarować właśnie pracy ze współczesnymi architektami i projektantami. Będzie cała część gmachu przeznaczona na prezentację najnowszych osiągnięć polskiego designu i architektury, na takie miejsca, gdzie będzie można organizować konferencje, debaty wokół designu i architektury. Będziemy mieli miejsca prezentowania nowych produktów, które pojawiają się na rynku. Będziemy mieli miejsca o charakterze takim targowym, gdzie będzie można spotkać i inwestorów, i producentów, projektantów. A więc to będzie jakby druga część w ogóle całej koncepcji, żeby to było rzeczywiście żywe miejsce, jak najbardziej nastawione na to, co dzieje się aktualnie. Tak dzisiaj działają muzea. Muzea dzisiaj nie mówią tylko i wyłącznie o przeszłości i patrzą wstecz, ale pokazują przeszłość jako coś, co jest dzisiaj aktualne. Co więcej, chcą świadomie kreować też współczesną kulturę i też te najnowsze tendencje wprowadzać do muzeum. Myślę, że to będzie pod tym względem miejsce modelowe. Krakowi, tej starej, słynnej, bo to jeden z, to chyba najbardziej znany hotel i w ogóle miejsce kiedyś w Krakowie w latach 60., 70. i 80. było. Tam się chodziło też do fryzjera oraz do kawiarni na kawę i kremówki. Znikną kawiarnie? To jest absolutnie niemożliwe. Muszą być kawiarnie i restauracja. To jest trzeci element tego budynku. Dzisiaj muzea też tak funkcjonują, że są po prostu miejscami, gdzie spędzamy czas wolny. Między innymi tego typu usługi muszą zapewniać. Tam bardzo istotne będzie to, aby wprowadzić właśnie rodzaj trawestacji designu z lat 60., wyposażeniu tych wnętrz, więc to na pewno tam się wydarzy. Ja też bardzo czekam na takie pomysły, jak zostaną przyjęte. Będziemy rekonstruować jeden z pokoi hotelowych w stałej ekspozycji, żeby przypomnieć, czemu ten budynek służył i jak był kiedyś wyposażany. A zatem słynne kremówki z Krakowi pozostaną, tylko będą w nieco innej formie podawane. Dyrektor Muzeum
Narodowego w Krakowie, Andrzej Szczerski jest zbyt poważną osobą, żebym zapytał go, którego dnia i którego roku zaprasza na otwarcie. Ale może w przybliżeniu? W tym roku chcę zaprosić na ogłoszenie wyników konkursu i debatę z nimi związaną jesienią tego roku. Spodziewamy się, że to też będzie ważny etap pracy nad projektem. A następnie oddajemy to wszystko w ręce fachowców i kwestia przetargów i wykonawstwa to są rzeczywiście, które można przewidzieć, natomiast jak się rzeczywiście potoczy, lepiej tego nie przewidywać bardzo precyzyjnie, więc rzeczywiście pozwolę sobie na takie pytanie, odpowiedź na to pytanie ogólną, czyli że to jest kilka lat pracy. To nie jest inwestycja prosta, ale też nie jest przesadnie duża. To nie jest coś, co będzie się ciągnęło latami. Ja bym chciał to w ciągu kilku lat zamknąć, tak żebyśmy się jeszcze w tej dekadzie tym budynkiem zdążyli nie tylko otworzyć go, ale zdążyli się już nim nacieszyć, zobaczyć jak funkcjonuje. Znów Krakowia ożyje. O samym hotelu Krakowia, wszelkich obyczajach związanych i tak dalej, być może w jednym z moich podcastów jeszcze będzie. A za dzisiejszą rozmowę dziękuję profesorowi. Dziękuję bardzo i zapraszam do Muzeum Narodowego w Krakowie. I jesteśmy na ostatniej stronie IKAS-a z 1934 roku. Kronika Tarnowska. Korespondent z Tarnowa, podpisany Lub, donosił tak. Pomiędzy 52-letnim bryłą Janem a Jakubowskim Andrzejem, lat 70, powstała w kościele w Gromniku gorąca wymiana zdań na punkcie, uwaga, sposobu, w jaki mają dziewczęta śpiewać w Domu Bożym. Kłótnia przyniosła się na zewnątrz, a jej końcowym efektem był policzek wymierzony bryle przez Jakubowskiego. Wściekły antagonista postanowił się zemścić, toteż postrzelił Jakubowskiego z rewolweru. Na szczęście nie bardzo ciężko. Sąd okręgowy w Tarnowie, pisze IKAS, na sesji wyjazdowej w Tuchowie pod przewodnictwem doktora Hołynieckiego skazał bryłę na 1 rok więzienia z zawieszeniem na lat 5. Jakżeż niesamowity i zaskakujący może być powód sprzeczki. Sposób wykonywania śpiewania przez dziewczęta w kościele w Gromniku. A zapraszam Państwa do następnego podcastu IKAS Pikasu. Dzisiaj już dziękuję. Do widzenia. Marek Stremecki.